prędkość życia, ogromna dawka stresu i ostatnie wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym, sprawiają, że wiele osób popada w stany przygnębienia, często depresji, czuje się wypalona, wypalona zawodowo, nie widzi sensu w swoim życiu, czuje ogromny spadek swojej kondycji psychicznej oraz fizycznej. Na całe szczęście są sposoby na to, abyście mogli poczuć się normalnie. Są również sposoby dla kobiet, które są ogromnie przeciążone swoimi obowiązkami. Jak wiadomo, drogie panie, obowiązków często bierzemy sobie na barki zbyt wiele, co skutkuje również niefajnym samopoczuciem, tym, że się czujemy niedowartościowane. W ogóle spada nasze poczucie własnej wartości, bo w końcu mamy tego tak wiele na barkach, że nie jesteśmy w stanie podołać ogromnej ilości obowiązków. Ale na całe szczęście z pomocą przychodzi nam homeopatia. Są rozwiązania dla Was, abyście mogli poczuć się dobrze, abyście mogli wrócić do normalnego funkcjonowania w swoim życiu, wśród znajomych oraz w pracy. Nawet jeśli chodzi o różnego rodzaju stany depresyjne, to homeopatia doskonale radzi sobie z tego typu dolegliwościami. Ja jestem osobą, która również nie ufała homeopatii. Byłam pewna, że nic takiego nie może zadziałać. Jakże bardzo się myliłam. Teraz żałuję, że nie przetestowałam tych rozwiązań wcześniej, ponieważ homeopatia są to najlepsze i najtańsze rozwiązania, które pomogą Wam w walce z Waszymi problemami, a z drugiej strony nie są to leki chemiczne, więc nie wyniszczą Wam ani organizmu, ani Waszej flory bakteryjnej. Homeopatię można stosować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, a nawet u zwierząt. Posłuchaj więc, na co jeszcze znajdziesz rozwiązanie w tym poradniku. Poradnik przedstawi Ci naturalne i szybkie sposoby radzenia sobie z problemami związanymi z wypaleniem życiowym, zawodowym, z wyczerpaniem psychicznym i fizycznym oraz spadkiem kondycji. Znajdziesz tu rozwiązania na takie dolegliwości jak poczucie przeciążenia i lub wypalenia. Będą tu rozwiązania dla każdej przeciążonej kobiety. Będą rozwiązania na niechęć do seksu, nadwrażliwość na szmery i hałasy, nadwrażliwość na zapachy, wyczerpanie nerwowe, stawianie sobie zbyt wysokich wymagań, strach przed niepowodzeniem, widzenie wszystkiego w ciemnych barwach, czyli tak zwane czarnowidztwo, dostrzeganie we wszystkim jedynie ryzyka, czyli również taki pesymizm i czarnowidztwo, zbyt duże poczucie obowiązku, zbyt duże przejmowanie się nawet takimi szczegółami i drobnostkami, a więc również dla mam, które lubią być perfekcjonistkami. Zapraszam do tego poradnika. Znajdziemy tu również rozwiązania na bóle pleców w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, na ciągłe marznięcie, wrażliwość na zmiany pogody, zawroty głowy, szumy uszne, problemy z koncentracją, uczucie zamroczenia, uczucie ucisku w głowie, zatrzymanie wody w organizmie, łzawienie oczu, opuchnięte lub obrzęknięte powieki,
Znajdziemy tu również rozwiązania na takie stany emocjonalne jak kompleksy, również niepokój o przyszłość i niezdecydowanie, czyli nieumiejętność podjęcia decyzji. Znajdziemy rozwiązanie na dużą potrzebę snu oraz na wyczerpanie zawodowe wywołane przeciążeniem i nadmiarem obowiązków. Link do omawianego poradnika znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do zakupu oraz do zdobywania wiedzy o tym, jak żyć zdrowo, bez leków, syntetycznych tabletek i bez chemii.